Witajcie ponownie. W drugiej części pokażę Wam, jak edytować pojedyncze dźwięki w stworzonym przez nas evencie. W poprzednim odcinku stworzyłem event o nazwie Morze, To też przez następne kilka części będziemy tworzyć kompletny ambient tego środowiska. Po stworzeniu eventu w naszym głównym oknie pojawi się pierwszy ślad, na który możemy umieścić pliki audio. By wszystko utrzymać w ładzie, nazwijmy pierwszy ślad Mewy. Klikając prawym przyciskiem myszy na ten ślad, możemy dodać kolejne ślady i nazwać je według własnych potrzeb. Następnie klikamy na AudioBin, gdzie zaimportujemy nasze pliki. Ja dziś się przygotowałem i przeszkowałem kompletną listę dźwięków, jakie wykorzystam. Powyżej AudioBin ma doskonały filtr, który pomaga znaleźć porządny plik, by później móc przenieść je na przykład do nowego folderu. Przeciągamy pierwszy plik dźwiękowy na ślad. FMode tworzy nam pierwszy pojedynczy moduł. Możemy również dodać dźwięk klikając prawym przyciskiem na ślad, by stworzyć single instrument. Wówczas FMOD stworzy nam pusty moduł, a w oknie poniżej pojawi się okienko, gdzie możemy wrzucić nasz plik audio. Wtedy modu pokaże nam nasz ślad. No więc przyciągamy nasze mewy i zobaczmy, jak to brzmi. Kilka słów o playbacku. Jeśli zamierzamy odtworzyć ślad od konkretnego miejsca i nadusimy przycisk Play. Zauważyć można, że nasz tracker nadal jest widoczny w miejscu, którym zaczęliśmy odtwarzać. To tak zwany lokator, który pokazuje nam z jakiego miejsca odtwarzamy nasz event. Jeśli klikniemy stop dwa razy, tracker wróci do lokatora. Ewentualnie możemy klikać play. Wówczas tracker zrobi dokładnie to samo od początku. Kiedy jednak naliczymy stop trzy razy, tracker wraca do samego początku naszego eventu. Teraz urozmaiczmy nasze ptactwo tak, by za każdym razem brzmiało trochę inaczej. Jest to dość istotne w grach komputerowych, gdyż monotonny ambient może dość szybko zmęczyć gracza, który po czasie wyłączy audio i włączy swoją ulubioną muzykę, a tego przynajmniej jako sound designerzy nie chcemy. W oknie na dole możemy zacząć edytować nasze moduły. Możemy regulować głośność oraz wysokość dźwięku. Możemy także ustawić dźwięk tak, by jego wysokość zmieniała się za każdym razem, gdy moduł jest odtwarzany. Klikamy prawym przyciskiem na pitch i dodajemy random modulation. Obok pojawi nam się nowe okno z pokrętłem. Tu musimy być nieco ostrożni. Ustawienie maksymalnych parametrów to transpozycja zarówno dodatnia jak i ujemna, zatem możemy z naszych mew stworzyć dinozaury. Mi jednak chodzi w tym evencie bardziej o realizm, stąd moja modulacja będzie dość śladowa. Warto też dodać fejdery na naszym module, gdyż po obniżeniu dźwięku będzie on trwać dłużej niż pokazuje to moduł i no nie chcemy, by nagle został ucięty. By jeszcze bardziej urozmaicić nasz przyszły ambient, dodam też prawdopodobieństwo, z jakim nasz moduł będzie się aktywował. Tutaj musimy wysunąć zakładkę Trigger Behavior, gdzie musimy włączyć i ustawić procent prawdopodobieństwa, z jakim nasz moduł ma się aktywować z każdym zapętleniem. I to tyle na dziś. W następnym odcinku dodamy szum morza oraz kilka dodatkowych efektów pod nasze ptactwo, by stworzyć atmosferyczny morski ambient.